Ahoj moi drodzy, pamiętam jak dziś pierwszy dokument Asifa Kapadi, który zobaczyłem, zwał się Senna. Nie jestem zbyt wielkim fanem formuły pierwszej, ale mimo to oglądając ten dokument autentycznie zbierałem szczękę z podłogi. Był fantastyczny, był niesamowity, miał jakoś takie tempo, energię. Wow, to zupełnie nie był dokument, to było jak film akcji, thriller. W życiu mnie powiedział, że to jest dokument, gdybym się nie przekonał tego na własne oczy. Więc cóż, Kapadia już nam pokazał nie raz, nie dwa, że jest znakomitym dokumentalistą. W związku z tym dzisiejsze słów kilka od jego nie powinno was dziwić. Co prawda w wypadku Amy miałem wrażenie, że jest już pewna powtarzalność motywów i to już nie ma takiej siły rażenia. No ale co jak co, jeśli nie opowieść o Diego Maradonie mogła przywrócić Kapadii takie prawdziwe miano króla dokumentu, a przynajmniej takiego dokumentu, w jakim się wyspecjalizował. No i cóż wam mogę powiedzieć? Mam pewne wątpliwości związane z tą produkcją. Nie dlatego, że ona jest źle zrobiona, ale może dlatego, że nie jest tak świetna, jak sobie wyobrażałem, albo jak miałem nadzieję, że będzie. Powiecie, to jest cały czas bardzo kompetentna produkcja, a zaczyna się doprawdy kapitalnie. Mam takie wejście, w którym mamy kompilację wydarzeń w życiu piłkarskim, osobistym Maradony, aż do rozpoczęcia jego pobytu w Neapolu, który to rozciąga się na całą produkcję. I to wejście jest fantastyczne, mamy tam taką kapitalną, hipnotyczną muzykę, mocne uderzenie, takie, które od razu zapada wam w pamięć, które zostawia jakiś swój ślad i sprawia, że od razu jest się w tej historii i łaknie się jej jak najszybciej więcej i więcej. I to wejście jest tak piorunujące, że potem, kiedy wracamy do tej bardziej standardowej formy, no to już troszeczkę nie jest tak super. Wciąż jest dobrze, bo to Kapadia, bo ma do czynienia z bardzo barwną postacią, ale jednak nie ma to już takiej siły rażenia. Z jednej strony ja bardzo, bardzo doceniam ogrom pracy, jaki Kapadia musiał włożyć w to, żeby znaleźć te wszystkie materiały, żeby je odpowiednio zmontować, żeby je uzyskać. No to musiała być mrówcza praca, która kosztowała go wiele poświęcenia, nerwów i cóż, i czasu przede wszystkim. Ale nie może być tak, że oceniamy twórcę przez pryzmat czasu, jaki poświęcił na film. Gdyby tak patrzeć, no to niektóre fatalne produkcje musielibyśmy wznieślać pod niebiosa, a tak dobrze nie ma. No i ta opowieść o Diego Maradonie jest pod tym względem dla mnie niesatysfakcjonująca, że jak już mówiłem przy Amy, tutaj też mamy pewną zbieżność motywów. Tutaj też mamy takie dwie strony medalu. Mamy Diego z jednej strony, z drugiej Maradonę. Takie dwie maski i w pewnym momencie jedna z nich przeważa. Mamy młodego człowieka, który nagle staje się jakąś ikoną i którego przytłacza to zainteresowanie mediów, zwykłych ludzi, kibiców. Mamy gościa, który potrafił, kurczę, sprawić, że takie slumsy, takie Włochy niższej klasy, czyli właśnie Neapol, czyli taki jakby wyrzutek Półwyspu Apenińskiego, nagle ma swój powód do dumy, nagle może się czymś chwalić, nagle ich zespół bije się o mistrza, a nawet tego mistrza uzyskuje i to jest coś absolutnie niewyobrażalnego. Kiedy Maradona przychodził, no to była jakaś walka o utrzymanie, to i nagle wnosimy się pod niebiosa i nawet europejskie puchary nie są nam straszne. Tyle, że ten motyw zarówno i od zera do bohatera, bo Maradona mieszkał w biednej rodzinie, mieszkali tam w jednym pomieszczeniu. Praktycznie jego pierwszym marzeniem było to, żeby no, zarobić na mieszkanie, które kupi rodzicom. I te właśnie ten motyw masek, czyli ukrywanie się pod pewnymi tożsamościami, jak i to przytłoczenie ze strony mediów. My to wszystko już widzieliśmy, szczególnie właśnie w Amy, jeśli chodzi o Asifa Kapadię. I mam wrażenie, że nic nowego ten autor nam w tym temacie nie przedstawia. Ja mam wrażenie, że cały czas skrobimy po powierzchni problemu i to są takie oczywiste slogany, które trafiają się w pierwszej kolejności, ale które zupełnie nie mają jakiejś siły wyrazu albo jakiegoś oddziaływania, które sprawia, że jestem autentycznie przyjęty, jestem tym uderzony, że to sprawia, że zupełnie inaczej myślę o pewnych kwestiach albo tej postaci. Mam wrażenie, że to są jakieś kurcze gotowce, a jednak widząc taką retrospekcję, można powiedzieć, życia Maradony w tym najważniejszym jego okresie wybranym przez reżysera, to jednak chciałoby się trochę więcej, a może trochę inaczej. Paradoksalnie, że to jest nie tyle wybitny dokument o Diego Maradonie, co o
futbolu. O futbolu jako o religii, jako o czymś, co potrafi przebijać granice, jako o gorączce, która potrafi przejąć masę ludzi i dla których ten mecz futbolowy raz w tygodniu to jest absolutne święto, coś, co bez czego nie wyobrażają sobie całego tygodnia, coś, co sprawia, że te wszystkie troski odchodzą na bok i są tym tak absolutnie przejęci, tak w to wciągnięci, że jest to wręcz nie do uwierzenia. I Kapadi udało się to w jakiś sposób ukazać. Wydaje mi się, że nikt jeszcze nie pokazał tak autentycznie, tak prawdziwie, tak przejmująco i tak obezwładniająco właśnie futbolowej gorączki. To jest to, co się Kapadi bardzo dobrze udało. On fenomenalnie oddaje atmosferę stadionu, przytłoczenie, jakie mogą czuć piłkarze w tym momencie walki o najwyższe trofea. Ta ogromna presja, jaka się z tym wiąże, to jak ci kibice to przeżywają, jak tym żyją, jaka to jest cząstka ich życia, bez której sobie go nie wyobrażają. To udało się reżyserowi fantastycznie i to muszę docenić. A też pewne aspekty polityczne czy nawet społeczne, chociaż wywodzą się z futbolu, to mam wrażenie, że zataczają o wiele szersze kręgi. Mamy tutaj na przykład motyw spotkania Argentyny z Włochami. No i wiadomo, Włosi, jak to Włosi kibicują swojej reprezentacji, nawet jeśli Maradona jest najlepszym piłkarzem ich w lidze. Za to Neapolitańczycy są za Maradoną, są za Argentyną i to jest też coś, co po prostu rozwala mózg. Serio? Przecież urodziliście się we Włoszech, jesteście Włochami. No tak, ale Maradona dla nas ikona, to Bóg, który, jakby to powiedzieć, on im przywrócił szlachetność, godność, no i to jest coś, co sprawia, że pójdą za nim w ogień. I to kapitalnie pokazuje, jaką siłę ma futbol, jaką ma niepowstrzymaną siłę rażenia, jak to wszystko oddziałuje i jakie ma skutki i jak to wszystko wpływa na całe otoczenie, jak kilka spotkań może zmienić wszystko, jak jedno mistrzostwo może wiele zmienić w naszej codziennej perspektywie. To jest niesamowite i to zdecydowanie udało się tutaj twórcy uchwycić i za to należą się wielkie brawa. Inna rzecz, której Kapadia zwyczajnie nie stosował, bo jednak tutaj mam po raz pierwszy do czynienia z postacią, która żyje. Przy Sennie i Przeje mieliśmy już do czynienia z opowieściami o osobach, których już nie ma. Tymczasem z Diego istniała możliwość, żeby z nim porozmawiać i żeby wprowadzić pewne elementy humorystyczne, bo humor też tu się wybija. To jest bardzo dużo takich zabawnych scen z życia, takich fajnych kontrastów, które sprawiają, że człowiek uśmiecha się szeroko i wybucha śmiechem. Czasami to wynika z jakiejś wypowiedzi kibiców, czasami z jakichś przelotek w życiu Maradony. W każdym razie jest tutaj dużo takiej lekkości pod tym względem. Ten śmiech, ten humor wprowadza jakieś odświeżenie, chociaż nie jest ono z drugiej strony na tyle duże, żebym powiedział, że to jakoś zmienia wydźwięk tej produkcji albo zmienia strukturę dokumentu według Asifa Kapadi. Nie, nie. To jest jakiś dodatkowy, fajny element, który doceniam, który jest ożywczy w pewien sposób, ale nie zmienia ogólnego wydźwięku i tego, w jaki sposób ja przyjmuję ten dokument. No bo cóż, Diego jest kompetentny w 100%. To jest zrobione naprawdę dobrze, ale ja mam mimo wszystko wrażenie, że to jest jednak bardziej kopiuj i wklej, jeśli chodzi o poprzednie produkcje, niż naprawdę nowa jakość, niż nowa historia, która zabierze mnie w niezapomnianą podróż, bo chociaż dobrze się bawiłem na ekranie kinowym, to po Kapadi obiecuję sobie więcej i oczekuję więcej, oczekuję, że on opowie mi coś nowego, pokaże mi coś pod innym kątem i to coś zmieni w tym postrzeganiu Diego Maradony. Tymczasem wszystko to, o czym Kapadia opowiada, to nie jest nic zbytnio nowego. Może dla kogoś, kto w ogóle nic nie wie o ręce Boga, o ikonie futbolu, jednym z najlepszych piłkarzy w historii, no to będzie dla niego to zaskoczeniem, ale dla mnie, jako dla kogoś, kto się mniej więcej w futbolu orientuje, no to nie było nic szokującego, tak? W związku z tym ja doceniam ten kunszt, ten montaż, połączenie tych elementów, stworzenie z nich jakiejś konsekwentnej i spójnej historii, to, że są tu jakieś nowe elementy. Zwracam uwagę na to, że to nie jest mimo wszystko nic nowego, ani nic przejmującego, bo nawet jeżeli mamy te same struktury, to jednak jeśli w ramach nich buzują albo tworzą się odpowiednie emocje, to wciąż może być przejmujące i uderzające. Nawet jeżeli mamy te same środki, czasami można wykrzesać z nich coś zupełnie nowego. To się moim zdaniem Kapadi w tym wypadku nie udaje. I dlatego właśnie Diego dostaje ode mnie ocenę 7 na 10. Mam wrażenie, że zdziwi z niektórych z Was ta ocena, bo Diego jest zewsząd chwalony. Obejrzałem, nieźle się bawiłem, dobrze się bawiłem i to było na tyle. To nie jest Senna, to jest poziom trochę lepszy, wydaje mi się, od Amy, ale jednak po opowieści o kimś tak nieszablonowym
Chciałbym więcej, chciałbym lepiej, chciałbym trochę inaczej i tyle. Możecie się z tym nie zgadzać. Powiedzcie sami, co o tym sądzicie. Chętnie przeczytam, chętnie się zapoznam. A tymczasem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to subskrypcja, czyli na łapkę w górę, mile widziana, a czy niewymuszana. Strona na Facebooku jest w linku w opisie i tam inne recenzje, opisy zwiastun, takie tam wiecie, rzeczy okołokulturowe, filmowe itd., itd. Na Instagramie recenzje książek. No i co? To było chyba na tyle. Dzięki, na razie. Cześć.